Tutaj Osman nas zmierza swoją czternastką pełną. Tutaj możemy mieć bardzo przykrą sytuację, bo mam jeszcze niepełną morale. Za późno zrekrutowałem te wszystkie moje armie. Hej, witam wszystkich imperialistów w takim odcinku specjalnym, na którym spróbujemy jako Bizancjum rozwalić Imperium Osmańskie na patchu 1.30. Robimy to na poziomie normalnym, ponieważ większość z Was gra na tym poziomie, a jeżeli będziecie chcieli, żebym to zrobił na jakichś wyższych poziomach, dajcie znać mi w komentarzach, a możliwe też, że zrobię Wam wtedy serię z Bazileusa, na przykład na Veryhardzie albo Hardzie. To już też zależy od Was. Oczywiście tryb Ironmana. Ogólnie warto zauważyć, że mapka tutaj troszeczkę się zmieniła. W teorii mamy łatwiejszą sytuację, bo mamy już do zdobycia tylko i wyłącznie fort dwójkowy od Imperium Osmańskiego. Wcześniej był to fort trójkowy, ponieważ no, Edirne było stolicą, a stolica jest teraz tutaj zaraz obok naszej. Więc możemy naprawdę sporo Warscore'a od Imperium Osmańskiego zdobyć sobie. Na grach testowych na 10 rozgrywek pół na pół. Osman czasem atakuje w pierwszej kolejności Bizancjum, czasem leci na Karaman i w scenariuszu, kiedy leci na Karaman, no w zasadzie nie jest żadnym przeciwnikiem dla nas. A dlaczego? No to zobaczycie. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneva.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Wygląda na to, że na poziomie normalnym znowu jest możliwy dość szybki sojusz z Węgrami. Na pewno jest możliwe wzięcie dużej ilości sojuszników typu Serbia, Wołoszczyzna, Albania. O, coś białe nowe. Oczywiście zaczynajmy od razu poprawiać relacje z Węgrami, skoro mamy taką możliwość. Wspólnym naszym rywalem Węgier i naszym jest Wenecja, więc ustawmy ją oczywiście od razu na rywala, to nawet z automatu zacznie nam szybciej poprawiać tutaj relacje. Mamy tutaj Diplomatic Reputation pana, ale dla nas najważniejszy będzie właśnie ten typ z moralami do marynarki. Bo w zasadzie, jeżeli tego nie zrobimy, to bardzo, bardzo szybko możemy tutaj przerąbać całą kampanię. Na początek oczywiście bierzemy pana z moralami. Armia w dół, forty w dół. Musimy troszeczkę na początku sobie tutaj pozarabiać. Wszystkie punkty, które będę miał, no to będę wrzucał w dev prowincji, oprócz punktów militarnych, bo tych będziemy dość sporo potrzebowali. Wojska przewieźmy od razu tutaj, póki jeszcze pamiętam o tym wszystkim. Z drugiej strony ustawmy jeszcze sobie, warto o tym pamiętać, że ustawiamy sobie znacznik Trade Tenant, to wtedy jest spora szansa, że kraje, które są rywalami Osmana, będą do nas miały stosunek friendly, czyli odpali im się serduszko i będziemy mogli z nimi łatwiej wziąć sojusz albo jakieś tam inne relacje. Albo na przykład nałożą na nas zapewnienie niepodległości. Dobra, sojusz z Serbią jak najbardziej na propsie. Zastanawiam się nad Wołoszczyzną, ale to wtedy chyba stracę możliwość posiadania sojuszu z Węgrami, więc na razie sobie to odpuścimy. Nie jest to jakoś super nam potrzebne, jeżeli nam się uda zdobyć Węgry. Ogólnie bardzo polecam grę Bizancjum, jest to bardzo przyjemny kraj i możliwe, że nagrałam z tego jeszcze osobną całą serię, ale to tak jak mówiłem, dajcie znać w komentarzach, bardzo mi się podoba tutaj drzewko bizantyjskie, jest dość klimatyczne. Zwłaszcza z tym, żeby nawrócić Rzym i ustanowienie patriarchatu nad Rzymem. Praktycznie od początku ja będę budował galery, potrzebuję bardzo dużo galer, bardzo dużo tutaj wszystkiego. Róbmy też od samego początku Bilspy Network. O, coś się tutaj wydarzyło, bardzo fajnie. Bilspy Network na Imperium Osmańskie. Pamiętajcie, że Spy Network przyspiesza Wam też progres siege'owania na fortach. Nie! Nie! Nie wierzę w to! Jeżeli bot to będzie robił na poziomie normalnym zawsze, o mój Boże! Po zwiększeniu punktów stabilności na punkt pierwszy, no to zaczynam się zajmować wreszcie tutaj naszymi estate'ami. Niestety Crownlandsów mamy tylko 30%, więc nie dodam sobie tych dodatkowych punktów, bo dostajemy dość spore kary, ale możemy sobie zmniejszyć tutaj koszty utrzymania teraz wszystkich naszych doradców. No, oczywiście misje też sobie jest fajnie odpalić, im szybciej tym lepiej, bo teraz kiedy mamy 53%, możemy sobie pozwolić na zabranie im ziemi nawet od razu. W ten sposób i nie mamy buntów. Wydaje mi się, że AI na razie ma problem z zrobieniem tego we właściwy sposób. No te misje nie są jakieś dobre niestety, bardzo kiepskie nam się trafiły.
Oczywiście zapomniałem fokus na punkty militarne. Powiem wam szczerze, że ten wyłączony fort, te trenujące wojska tutaj, ja się bardzo mocno zastanawiam, czy nie wykorzystać tutaj mechaniki nowych merców, zadłużyć się, zrekrutować ich, 20 tysięcy, szybko tego nie zająć. Spróbujmy to zrobić w dość dziwaczny sposób. Wyślijmy insulta na propsie Wenecji i w zasadzie wejdźmy teraz w lepsze relacje od razu z Węgrami, co powinno spowodować, że nie będziemy pierwszym celem Imperium Osmańskiego, tylko powinien pójść tutaj raczej o w te kraiki tutaj gdzieś. Ogólnie trzymam jeden statek tutaj wystawiony, bo w momencie kiedy zauważę, że te wojska stąd przejdą mi do Anatolii, ja instantowo wypowiadam wojnę Imperium Osmańskiemu. No dajesz, Osman, ruszaj się, przecież masz misję już na to, dajesz. I na mnie też. I jakimś dziwnym cudem mnie zaatakował pierwszy Osman. No nic, trudno, zobaczymy jak to nam tutaj wyjdzie. Doradcę tutaj od morali sobie bierzemy. No i w zasadzie teraz musimy troszeczkę się zadłużyć. Niestety. I dorekrutować 4 pie... O kurde, co to za pan? Co za dowódców my tutaj mamy, proszę państwa. No ale okej, możemy ich dorekrutować. 16 do 20 tysięcy potrzebuje mieć wojska. Więc też niech tak to będzie. Tutaj Osman nas zmierza swoją 14 pełną. Tutaj możemy mieć bardzo przykrą sytuację, bo mam jeszcze niepełną morale. Za późno zrekrutowałem te wszystkie moje armie. Ale dobrze, wycofał się Osman. Więc tyle nam się tutaj dobrego udało. My lecimy w tą stronę. I o dziwo nasza flota tutaj wszystko broni. Mamy też wystarczająco dużo, żeby ostrzelać. To pierwszy raz mi się udało zbudować tak dużą flotę, żeby ostrzelać tutaj te forty. No ale trudno, musimy zdobyć te forty. No dajesz, tykaj morale w górę, cokolwiek. Oj, błąd. Tutaj bitwa była w Albanii. Co ten Osman robi tutaj w ogóle? Fort zdobyty, wyjebiście. Niech morale mi się... Dobra, po wygranych bitwach siege'ujemy Gallipoli. Tutaj wojska węgierskie siege'ują stolicę osmańską. Na razie jeszcze nie szturmujemy, bo nie mamy pełnych morali, ale może za chwilę nam się to uda. W momencie, kiedy to zaszturmujemy, to w zasadzie rozwiązuje połowę mojej armii, bo tu już jest win. Czyli jak widzicie, nawet taki moment, w którym to Osman was atakuje, ta wojna na obecnym patchu jest mega łatwiejsza do wygrania. No za jakiś czas też spróbuję to zrobić na poziomie hard, very hard. Wiesz, też zobaczymy, czy to mi się uda. Co z tym siege'em? Czemu nie wyszedł? No aż teraz się proszę o jakiegoś rape'a dosłownie i leci ten rape już. No ale nie, no wojska osmańskie nie mają żadnych szans. To zdobyte. Wojna w zasadzie na ten moment wygrana. Więc myślę, że trzeba będzie to spróbować zrobić za chwilę na poziomie hard. Bez sojuszu z Węgrami, które w zasadzie porobiły tutaj całą grę nam. Bo na poziomie normalnym to szczerze mówiąc jesteście teraz w stanie zobaczyć ile tych sojuszy wziąć. Bo w ten sposób to zrobiłem, muszę się przyznać. A sojusze wziąłem w momencie, kiedy zauważyłem, że wojska osmańskie stały tutaj, tutaj i tutaj i byłem pewien, że wypowiedzą mi wojnę. Więc polecam, zróbcie coś takiego ewentualnie też. Chociaż nie ukrywam, że to podejście różni się bardzo, ale to bardzo od wszystkich moich poprzednich, na których w zasadzie solowałem Osmana. Zdobywamy Anatolię w tym momencie. Poczekajmy, ile ja mam tutaj tych pieniążków? 600 golda, czyli Osman mi spłaci za chwilę po tej wojnie. Albo sobie walnę bankruta, jeszcze zobaczymy. O nie, taki air w ogóle mnie nie interesuje. Czekajcie, po ile ja dostanę tych realnie tych pieniędzy? 256, to trochę malutko. Na czym innym będzie zależało? Na War Operation od Imperium Osmańskiego w pierwszej kolejności. Pokój zawarty, nawet mamy porównywalne straty, co jest bardzo dziwne, bo zazwyczaj Osman po prostu miażdżył tutaj wszystkich po równości. Zdobyte całe praktycznie wybrzeże, przejście na drugą stronę, jakbyśmy chcieli porobić Osmana w kolejnej wojnie.
rozwiązujemy teraz te wszystkie oddziały najemników, które robią nam Overforce Limit. Fajną sprawą jest to, że w zasadzie zdobyliśmy w same nasze kory Turk driven from the Western Balkans. No tak nie do końca. Koceli, Renemy to Opti, coś tam, nieważne. Stolica nie została przemieniona. Okej, dobra. Gallipoli zostało odbite, Osman chce przejścia, wali się na twarz. Czyżby Osman dostawał drugiego rape'a? Nie. Więc zaraz zobaczymy, czy uda nam się tutaj przetrwać dalszą rozgrywkę. I mieć na tyle silne państwo, by cokolwiek zarabiać, bo mamy na ten moment 632 golda. Pamiętajcie, że mimo rozbicia Osmana wciąż nam zagrażają takie kraje, na przykład jak Wenecja, które mają tutaj prowincję i mogą nam wypowiedzieć wojnę o Atenę. Więc nawet nie wiem, czy bankructwo jest tutaj dobrym rozwiązaniem. Raczej bym szukał jeszcze jakichś silniejszych sojuszników na ten moment. Ale jak tak na szybko przeglądam, to nam daleko do wszystkich jakichś ciekawszych. No chyba, że Wenecja właśnie wypowiedziała wojnę Papal State'owi, albo odwrotnie. No to możecie spokojnie pokusić się o bankruta. Mimo iż realnie zarabiam, ale po co spłacać 600 golda? Zadewujmy prowincję, tym bardziej, że mamy naprawdę kilka niezłych trejguców, takich jak tutaj Silk, tutaj mamy szkło, ale chyba pójdę o tutaj. Jak najszybciej, jak najwięcej zadewujmy i strzelmy sobie bankruta. Żeby się po prostu tego wszystkiego nam tutaj pozbyć. Declare bankruptcy na 5 lat. Spokojnie to przeżyjemy. Dla pewności jeszcze przeżyję te 5 lat i zobaczymy, czy nam się to uda. Osman może być naszym rywalem. Wyjebiście. I jeszcze teraz po 2 latach Mameluk zaatakował osłabionych Osmanów. No tak. Bankrut zdjęty. Jesteśmy na plusie. Żadnych buntów. Możemy dalej podbijać. Jak widzicie, mimo iż tego Osman nas zaatakował na poziomie normalnym, podbicie go, pokonanie nie jest niczym nadzwyczajnym. Tym bardziej, że pokazałem wam teraz, jak to wszystko wyglądało. Jak mocni są trochę jednak ci nowi najemnicy. Zwłaszcza, że mogą dać naprawdę mocnych generałów czasem. Zresztą tak jak często już wam pokazywałem, 4-5-1 na początku gry. No tak. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!